stan istniejący, prawda? Bo ktoś tutaj był, o ile wiemy, burmistrzem. I poprzednie władze gminy wiedziały o tym problemie i zostały podjęte kroki w tym kierunku. W jakim kierunku? W kierunku wody, tak. To i projekt był i jest. Nic się nie zmieniło. Spokojnie, ale już wiadomo, że jeżeli będzie wersja B, bo przy wersji A będzie realizowany ten projekt, który jest w tej chwili zrobiony. Przy wersji B, jeżeli będzie zasilanie od góry, jest zmiana jest projektu. Ale to tego, proszę pana, to jest koncepcja, nie projekt jeszcze. Jest jedna zasada, że my już od 3 lat ponad walczymy o te oszczędności, które zostają panu prezesowi i miały być przekazane nawet z dnia 25.03.2012 zebrania wiejskiego. Pani na zebraniu wiejskim w Pistuszowie się zdeklarowała, że będą z tych oszczędności na pewno Pistuszowa w Podlesie będzie zrobiona i Pistuszowa z tych pieniędzy. Proszę pana, a pani chce to przenieść do Lubczy, która Lubcza nie była podjęta, w ogóle nie była wzięta pod uwagę w pierwszym projekcie jako wodociągowanie. Proszę pana, pani wkłada słowa w usta, których nie powiedziałam. Może pani otworzyć, bo ja wczoraj jeszcze to odsłuchiwałem, proszę pani. Proszę pana, ja powiedziałam, że wszystkie projekty będą realizowane przez Dorzeczę Białej i nic nie jest wyrzucone do momentu, kiedy powstały nowe warunki z WFOS-u. Przecież ja tego nie wymyśliłam, że musi być na 1 metr ileś tam mieszkańców. Proszę pani, jest pani w błędzie, bo wczoraj z panem prezesem rozmawiałem i nie jest na kilometr, tylko od osoby. Jak jesteśmy mieszkami w krajobrazowym paśmie Brzanki. Na kilometr, tylko my są warunki. Tak, bo było przedtem, było tak powiedziane, że musi być 120 numerów na kilometr. Tak było, tak było. Wczoraj z panem prezesem rozmawiałem. Ci, co mieszkają w krajobrazowym paśmie Brzanki, proszę panią, nie wchodzi w grę budowa od domu, tylko od osób mieszkających na danym przysiłku. Tak, tylko tak mówiliśmy. Tak jest. No to nie. Wszystko prawda jest. Pan. I po prostu o to chodzi. To jest prawda. No to jest. Tego warunku nie spełniacie. Ale sam nie, spełniamy, proszę panią. Bo tym bardziej, że my walczymy cały czas, nie walczymy z tych, o te pieniądze, ale wy nie musicie w ogóle walczyć. Ja walczę o to, żeby wam załatwić jakieś dofinansowanie, żeby ten projekt zrealizować. Ale to mam pani nie chce nas zrealizować. Chce pani to przenieść na Lubczą, która Lubcza była wzięta pod drugi projekt, pod drugi ten plan. A tu jeszcze pani nie zrealizuje jednego, a będzie drugi pani zaczynała. Proszę pani, jest to bardzo złe. A ja już powiem pani osobiście, że osobiście doniosę doniesienie do prokuratury, że pani po prostu bierze, po prostu nie wykonuje obowiązków tak jak trzeba. Bo po prostu jednego pani nie skończy, a następny pani chce zaczynać, proszę panią. Tak nie można robić. Dobrze, proszę pana. Wróćmy do koncepcji, może pan sekretarz powie, jakie są warianty. Więc chciałam powiedzieć państwu, że państwo są w błędzie i nie wiem skąd Skropa ma takie informacje. Trzeba poprosić prezesa Dorzecza Białej. Będzie tutaj, patrzy, ja dzisiaj do pani też rozmawiałem z nim, z tego co mi jest wiadomo. Trzeba poprosić prezesa Dorzecza Białej do rozmowy, a nie zaskakiwać mnie napadem na urzędzie i twierdzić, wkładać mi w usta słowa, które ale nie powiedziałam. To proszę nam przedstawić pismo, które pani Marysia, pani Maria złożyła u pani z Dorzeczu Białej. Jest to pismo tutaj złożone i jest zatwierdzone. Proszę pana, pan powiedzieć cokolwiek. Kiedy przyszłam do urzędu 2 lata temu, przysiółek ten sam pojawił się u mnie ze zdjęciami, z fotografiami i naciskiem drogę, żeby zrobić, natychmiast zrobić drogę. Powiedziałam, jak tylko to będzie możliwe, to drogę zrobię. I tą drogę wykonałam. Natomiast są sytuacje, których nie jestem w stanie zmienić, dlatego, że ten jeden przysiółek jest najważniejszy. Bo są sytuacje, kiedy ja jestem burmistrzem nie tylko Bistuszowej, ale całej gminy Ryglice. I kiedy susza jest absolutna w Lubczy, to niestety podejmuję decyzję taką, żeby doprowadzić hydrant do wsi Lubcza, a nie do poszczególnych mieszkańców. Ale to nie jest żadne rozwiązanie, proszę pana. Dla pana nie jest, ale dla mnie jako... Bo wtedy ani Lubcza nie będzie miała, ani nikt, w ogóle nikt nie będzie miał. Ani my nie będziemy mieli. Może pan, proszę panie, my się zgadzamy na jedną rzecz. Prosto powiem pani otwarcie, ja to mówię. Że
Proszę bardzo, jak nas zwodociągujecie, który jest pierwszym w projekcie, zostanie pieniążki, zostaną na, z tego projektu, nie ma problemu, można przekazać te pieniądze na Ruczo. Inaczej się nie zgadzamy. To mówię pani otwarcie, że będę dotąd chodził, aż to wywalczę. Bo ja jeszcze za pana Bernarda Karasiewicza, jak był burmistrzem, mówiłem, żeby się jak będzie wodociągowanie, nawet pan był wtedy też przy tym, na zebraniu wiejskim, powiedziałem, żeby się nie stało tak, że wy pójdziecie z wodociągiem przez środek wsi, a my na poboczach zostaniemy bez wody. I tak się dzieje właśnie, proszę pani. Tak nie można robić. Tak nie można robić. A tym bardziej, że od 3 lat walczymy z tymi, o te oszczędności, które pan prezes wywalcza i ten, że z tych oszczędności na zebraniu w tamtym roku wiejskim. Pan prezes powiedział i pani, może pani to otworzyć sobie, że ja wiem, będzie gmina zwodociągowana i będzie Biskuszowa, że nawet pani słowa przytoczę. Szkoda, że się nie buduje w Biskuszowej, bo bym miała pierwsze wodę jak w Rygwicach. Co, że się nie buduje? Tak, no tak pani no, powiedziała, że pani szkoda, że się nie buduje w Biskuszowej, ja? Tak. Że bo będzie pierwsza Biskuszowa będzie zaopatrzona w wodę. I proszę no pani, jest pierwsza. No nie jest pierwsza. No jest, nie jest pierwsza. W szkole woda już prawie jest. A no to szkoła, ale to nie właśnie, właśnie ja dążę do tego, co powiedziałem. Ale pan nie da mi powiedzieć słowa. Proszę bardzo. Państwo nie dadzą, wpadliście do mnie bez umówienia. Ale pani jest zdana, zanim do pani. No ale nie dacie mi powiedzieć słowa pan państwo. No, no naprawdę, no nie rozumiem w ogóle, co to za krzyki są i o co to w ogóle chodzi. Czy pan nie rozumie, że w takiej sytuacji, jak wasz przysiłek, jest wiele innych przysiłków w gminie Ryglice? Bo zadaniem moim jako burmistrza jest doprowadzić wodę do każdej miejscowości. Ponieważ Lubcza jest największą wsią i nie ma w ogóle ujęcia żadnego wody, dlatego postanowiłam, żeby doprowadzić hydrant do centrum miejscowości, nie podłączając nikogo. I to się mieści w aglomeracji, na decyzję czy się zmieści, czekam 2 tygodnie, żeby fachowcy przeliczyli, czy to jest zgodne z tymi przepisami, o którym państwu mówiłam. Jeżeli jest zgodne, to skoro państwo czekali tyle na wodę, ja nie mówię, że nie podłączę, tylko szukam innego rozwiązania, to pan krzyczy i mnie straszy. Proszę pana, ja nie robię nic złego, tylko zapewniam ludziom, rolnikom i mieszkańcom hydrant w centrum wsi. I na tym koniec. Proszę panią, ale ja powiem pani jeszcze jedną rzecz. Że pierwsze, może pani to zrobić pod tym względem, że jak my się mieszkańcy, bo Lubcza nie była ujęta w ogóle do tego finansowania, które Unia Europejska przeznaczyła. Ale proszę pana. Nie jest w ogóle, nie była brana do tego finansowania. Jak proszę wy możecie pana. Jeden projekt nieskończony, a uruchamiać ludne? Inny, drugi. Proszę pani, nie można tak robić. A bynajmniej temu się sprzeciwiamy. Trzeba najpierw zakończyć jedno, a zrobić drugie. Proszę, proszę może pan Marek mi powiedzieć. Ja chciałam zabrać głos. No to proszę, no ja. Proszę pana. Nie byłem zaproszony. Ja rozumiem państwo. Ja nikogo nie zapraszałam. No ja my tak to państwo wprosiliście się tutaj do tak, przyjęcia. Pani zaproszała do tego urzędu, powinna nas przyjąć. No to przecież pana przyjęła. No więc tylko pan urzędnie nie zaproszony. Ja nie organizowałam spotkania, więc nie wiem dlaczego pan ma tę pretensję. Ja nie mam do nikogo pretensji. Ja nie proszę nam powiedzieć, czego możemy od urzędu gminy oczekiwać? No właśnie. Podłączenia wody, proszę pana. Kiedy? I z jakich miejsc? Może pan sekretarz wyłuszczy, jakie są warianty tego zakończenia. Czyli nie podchodzimy pod pierwszą wersję wydarzeń. Jakie są inne wersje wydarzeń? Są 2 warianty dalej, które rozważamy. 21 macie zebranie wiejskie, bo i tak jest zaplanowane. My się do tego czasu będziemy mieć rozwiązanie adekwatne do waszej sytuacji. Ponieważ nie spełniacie tego jednego warunku i chcemy znaleźć inne finansowanie, które zrobi albo ten projekt wykona, albo ten projekt, proszę pana, który jest, albo rozważamy drugą możliwość, zburzy na dużo krótszą drogę i też hydrofornia, bo tam musi być na ukształtowanie terenu, musi być hydrofornia, nie ulega dyskusji. I chcemy to robić, natomiast proszę mnie nie szantażować prokuraturą, bo ja tu nikogo nie oszukuję, nie kłamę, tylko mówię jaka jest sytuacja i dlaczego nie macie wy. Mówię, w takiej samej sytuacji są inni ludzie, inni mieszkańcy, i nawet przy Tarnowskiej, nie w górach mieszkający, batalionów Barbary i wiele, wiele innych miejscowości. Okay, przez zrobienie aglomeracji, potem po kolei chce robić... Dobrze, pierwszy, czasowy,
jaka realizacja wariantu A, wariantu B? Nie rozważyłam jeszcze czasowego, bo nawet nie zdążyłam. Ale proszę pani go rozważyć, bo ja powiem pani jedno, tak, że z panem prezesem Jędrusiakiem, ja już wystąpiłem na o pismo jeszcze za pana Bernarda Karasiewicza, jakby burmistrza, wystąpiłem o pismo, pan mi odpisał, bo wtedy pana burmistrza nie było, mam to pismo w domu, że po prostu od gór, od Burzyna nie będzie możliwe zrobienie wodociągu, bo to znacznie przekracza koszty. A ja, proszę pani, ja już o tym walczę już tu o 8 lat. Niech pan posłucha. Niech pan chwilę posłucha. Niech pan sobie siądzie, nie słucha. Nie, postoję. Bo tu nikt pana nie atakuje, ani nie chce przeciwko panu robić. Ponieważ o takim rozwiązaniu usłyszałam u was na zebraniu, a teraz, że ten problem, od 2 dni rozmawiamy tu wszyscy, wszystkimi dzwonimy na okrągło o projekcie. I widzę wiele plusów tego projektu z Burzyna Bliskiego. Nie wiem do końca jeszcze, nie mam pewności jeszcze, czy to będzie załatwione, ale widzę taką możliwość. Po pierwsze, spółka tych samych gmin, więc nie wchodzi w rachubę jakieś inne przepisy, bo jesteśmy tak w spółce wszyscy razem, więc tylko porozumienie z inną gminą. Po drugie, o wiele krótszy odcinek do podłączenia, bo nie z dwóch stron nitka, tylko z jednej strony i krótka. Hydrochownia i tak może być i to jest do zrealizowania. Dzisiaj ale cały czas... projekt nowy. Ale nowy projekt pani robi jest 2. Ale nowy projekt trzeba wydawać pieniądze. A dzisiaj już konkretnie pani powie, że firma w Puchowie już jest projektowa z Krakowa u pana prezesa. Jest dzisiaj i mają dzisiaj do pani przyjechać konkretnie podpisać umowę. Niech pani się nie wstydzi tego. Jaką umowę? No po projektową, którą będzie prowadzona na Lotcze. Drugi final, co będzie ruszał wodociąg na Lotcze. No, no dzisiaj, ja powiedziałam, że nie, a powiedziałam, że nie? A no właśnie, ale to już dzisiaj już klamka zapadnie, proszę pani. Ale czy ja powiedziałam, że nie zapadnie? A no właśnie. Ja podjęłam decyzję, że Lubcza jest wielką wcią, gdzie są rolnicy, gdzie są trzoda chlewna jest, gdzie jest wielka szkoła, prawie 300, ponad 300 osób, gdzie jest też perła i mieszkańcy i nie ma w ogóle żadnych, ani proszę pana, ani proszę mi dać skończyć. Ani hydro, ani ujęcia żadnego i tylko będzie... Dla kogo? Dla strażaków? Nie, tylko będzie... ujęcie wody, gdzie będzie stał wodomat dla całej wsi. Nie będzie podłączony nikt, tylko będzie wodomat, tak jak w Wyglicach, gdzie będzie można pobierać wodę pitną. I to jest całość zmiany mojej inwestycji. Dla całej wsi Lubcza. Ale to myślimy, już mogę pani powiedzieć, patrzy, że się nie zgodzimy, a drugą rzecz jeszcze powiem pani, że po prostu nie można tak robić. Bo z czego nam, kiedyś pani nam zrobi ten resztę wodociągu? No niech mi pani poda konkretnie przykłady, skąd ma pani pieniądze konkretne na ten wodociągowanie? Proszę bardzo, proszę powiedzieć, skąd jest na Bisturzowo. Jeżeli pan będzie przy głosie, proszę mi w takim razie wytłumaczyć do końca to, że jest zrobiony projekt na Bisturzową. Część tego projektu jest realizowana, druga część jest nierealizowana. Ktoś występuje o pieniądze, otrzymuje te pieniądze, potem się okazuje, że się przepisy zmieniają, wy musicie robić jakieś korekty, bo my nie spełniamy 80 osób na kilometr kwadratowy. Niech mi pan to tak wytłumaczy, jak mężczyzna mężczyźnie, żebym ja to w końcu zrozumiał, bo nie mogę tego zrozumieć, że część projektu jest realizowana, a druga część przerywa się i nie robi się. Za chwilę się będzie się wydawać pieniądze na nowy projekt, nowe zezwolenia, wszystko od początku. Z tych pieniędzy, które są a tamte pieniądze no, wyrzuca się w błoto de facto. Ale pani powtarza cały czas to samo. Że pani robi, w Lubczy hydrant czy coś takiego i nic więcej. I nic więcej. A potem pani używa argumentów, że tam są rolnicy, że tam jest szkoła, że tam jest. W Bistuszowej też są rolnicy. I woda jest. Proszę? Będzie w centrum. Ale kiedy? Proszę panią. Pani dopiero ma robić projekt na Lubczą, a my w Bistuszowej projekt mamy. Mamy, właśnie. Więc dlaczego nie realizuje się tego do końca, co zostało zaplanowane? Bo nie spełniacie warunków. Ale proszę panią, a od którego momentu nie spełniamy warunków? Od którego? Nie, jakie warunki? Proszę panią, jak były projekty robione, to spełnialiśmy wtedy warunki. Przecież ktoś, kto podejmował decyzję w temacie robienia projektu, to musiał wziąć i przeczytać ustawę, która mówiła, że 80 osób musi. Nie ma czegoś takiego, że cofamy się wstecz i przerywamy jakieś projekty ze względu na to, że nie spełniamy wymogów. To nie jest prawdą, proszę panią.
to prawo nie działa. Chyba się pani myli w tym temacie. I tutaj nam pani troszeczkę. Proszę pani mąci, no po prostu nie można. Ja nie, proszę pana, nic nie mącę. Powtarzam panu, że jako burmistrz jestem zobowiązana zapewnić wodę do każdej miejscowości. Dobrze, proszę pani, ale najpierw doprowadzić jeden projekt do końca i zrobić to tak, jak ma ten, a nie skakać z kwiatka na kwiatek, jak to pani próbuje robić. Tym bardziej, że pieniądze będą wzięte. Te, co my walczymy od 3 lat, są z tych oszczędności, że mamy ta Mistrzuszowa i to Podlesie, która jest ponad 50 domów i jest po prostu jest problem z wodą. Naprawdę cholerny problem z wodą. I wtedy, ale Lubcia, jak jeszcze ten nie chciał wcześniej wodociągu. Jak suszę, ten myśmy mieli, my cały czas o ten wodociąg walczymy. Proszę pana, i to susza jest susza zeszłoroczna, a nas dopada susza wieloletnia. Tak jest. Od lat problemy w gminie Ryglice z wodą. Ale to akurat nie wiemy, bo mieszkamy. No to wiecie, dlaczego krzyczycie na mnie? My tak samo krzyczymy, jak i pani krzyczy. Przepraszam, dlaczego pani się broni zmianą przepisów z dnia wczorajszego, przedwczorajszego? Ja się nie bronię, proszę pani. Ja tylko tłumaczę państwu. Projekt został zatwierdzony, pieniądze były przygotowane. Dlaczego to nie jest finansowanie wyszczytnego projektu? Nie bardzo to całościowa inwestycja, czy była no właśnie, proszę państwa, jeśli będę mógł zająć państwu chwileczkę, to chciałbym pewne rzeczy tutaj sprostować i wyjaśnić. To były etapy? Projekt, który realizujemy z 4 gminami w ramach Rzecza Białej, czyli gmina Ryglice, Rzepiennik, Gromnik, Zduchów, miał przewidywać kanalizowanie i wodociągowanie gminy na podstawie istniejących projektów budowlanych, które były w gminie Ryglice robione od 2005 roku. Obejmowały właściwie zakres, można powiedzieć, do Joni. Między Bistoszową a Joninami główna magistrala. Z projektu w trakcie realizacji okazało się, że są oszczędności. Ponieważ cała gmina, łącznie z Lubczą, łącznie z Bistuszową, ma istniejący projekt budowlany. Wszyscy byli tego mamy możliwość z oszczędności do budowania kolejnego odcinka tego projektu. Zrealizowania go w ramach programu, który prowadzi do Rzeczy Białej. Programu, który jest refinansowany z Unii Europejskiej. W związku z tym, ponieważ zostały te rezerwy, mamy możliwość tutaj decyzji, czy iść dalej tą magistralą, czy robić boczne odgałęźniki. I teraz no jest to oczywiście kwestia uznaniowa, co możemy tutaj realizować w pierwszej kolejności. Ze strony tej pani burmistrz i Dorzecza Białej, pana prezesa, stwierdzono, że zasadniej będzie realizowanie tego projektu dalej, tą magistralą w kierunku Lubczy. I to właśnie się dzieje w tym momencie. Tam powstał pomysł, żeby doprojektować pewien odcinek, który pozwoli... 12 km. Tak jest, 12 km. Który pozwoli, tak, zgadza się. Nie, doprojektowanie odcinka kilometrowego w Kowalowej, który pozwoli jedną przepompownią wejść na budaki do Lubczy. To jest to, o czym teraz pan mówił, jeżeli chodzi o ten projekt. Natomiast cały projekt Lubczy istnieje i on jest zatwierdzony. Tak, ale drugiego stopnia. Nie z tych pieniędzy, które jest zatwierdzone teraz, to jest Bistuszowa. Proszę pana, jakie pieniądze zatwierdzone na Bistuszowie? Tak, nie na Bistuszowie. Mówię do tego pierwszego projektu tych pieniędzy. Tak, tak jest. Bo ja z panem prezesem wczoraj rozmawiałem, wie pani. No dobrze, słuchaj. W związku z tym nie było określone pierwotnie, które zakresy rzeczowe, które przysiłki, które ulice będą realizowane w ramach robót uzupełniających, w ramach tej rezerwy, która została po głównym projekcie. I jakby tutaj jest, rozumiem, problemu, prawda, że państwo chcecie, żeby ta rezerwa była na Bistuszowo, bo 3 lat o nią walczymy. A pan Jędrusiak i pani burmistrz mówią, że nie, pani burmistrz mówi, nie pan Jędrusiak, bo to jest, teraz jest czyste kłamstwo, mogę powiedzieć, bo wczoraj właśnie z panem burmistrzem, z panem Jędrusiakiem rozmawiałem telefonicznie, tak, i pan Jędrusiak powiedział tak, że
On jest jako prezesem na całą spółkę do rzeczy białych. Ale ma poszczególnych burmistrzów, ma swoich przełożonych. I było po zebraniu wiejskim, tutaj w gminie Rygnice, co było w tamtym roku zebranie wiejskie w Bistuszowej, było zebranie między panem prezesem Jędrusiakiem, panią burmistrz, panem Grzegorzem Wojtanowskim. Było tu spotkanie, któreście ustalili, że będzie ta nitka Bistuszowa, jak będą oszczędności, pani burmistrz, jak będą te oszczędności, będzie nitka pod lesie robiona. I tak zostało. I wczoraj z panem prezesem Jędrusiakiem jeszcze mówiłem i mi powiedział otwarcie przez telefon, że skoro te pieniążki pójdą na Lubczą, to Bistuszowa pod lesie nie będzie, może za 20-30 lat będzie zwodociągowana. Tyle mam do powiedzenia i tak przekazuję panu. Ja chciałbym kontynuować, jeżeli mogę. Proszę. Ponieważ ta rezerwa musi... Będzie dużo szybciej, pan. Naprawdę. Życzę panu tego, że za następne 15 lat? Nie, nie proszę państwa, 15 lat. Ale to pan, przestańcie. Może pan skończy. I pan skończy. Dużo szybciej będzie. Ponieważ ta rezerwa musi również spełniać kryteria programu, do którego jest aplikowana. Dokładnie. To jest taki język, może mało zrozumiały, w każdym razie chodzi o to, że... Rozumiemy, naprawdę. Chodzi o to, że 80 osób musi być na 1 km bieżący wodociągu. Dlatego też zdecydowaliśmy się, ponieważ zagęszczenie na końcu tej sieci w Lubczy jest bardzo wysokie, pozwalające nam myśleć o tym, że program, że projekt, który zostanie złożony, projekt aplikacji, który zostanie złożony do tego programu, ma szansę powodzenia, proszę państwa, ponieważ to nie jest jeszcze do końca pewne, że to będzie realizowane, żeby była absolutna jasność. To jest również tutaj konkurs, w związku z tym nie możemy na dzień dobry skazywać bez funduszu projektu unijnego. To się realizowało, czy to jest nowa aplikacja o nowe pieniądze? Tak, 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 nowa aplikacja o nowe pieniądze. No to macie nowe pieniądze, to nie zabierajcie tej oszczędności, które są. Co do szczegóły, które tutaj polegają na tym, że jest pewna pula pieniędzy przeznaczona do realizacji tego typu projektu. W związku z tym mamy możliwość robienia tylko tych projektów budowlanych, które spełniają warunki programu unijnego. W związku z tym stąd padła decyzja, że realizujemy dalej sieć w kierunku Lubczy. Natomiast... Rozumiem, czyli, przepraszam, ja cię dopytam odnośnie tego ostatniego zdania, czyli rozumiem tak, że wszystkie oszczędności plus jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze oszczędności, tylko te oszczędności z pierwotnej realizacji. No to jest 20 milionów złotych, dokładnie kwota. Tam się jeszcze, tam będzie konieczne jakieś doprojektowanie, tak? Doprojektowanie pewnego... A, czyli będzie jeszcze dodatkowy koszt? Nie. Lubczy. Natomiast czy te oszczędności, które są, nie wystarczyłyby na tą oszczędność, czyli coś, co zostało zatwierdzone? Tak, wystarczyłyby na Bistuszowo spokojnie, tylko że państwo... Nie spełniacie warunków. By zostali wykreśleni z tego projektu. W związku z tym... Nie spełniacie warunków. Ale teraz, proszę państwa, jak to już zostało zatwierdzone, zostało zatwierdzone projektem budowlanym. Skądś te pieniądze przecież już były. Już tłumaczę, tak? Teraz tłumaczę. I wtedy żeśmy spełniali te... Nie, nie. Pieniądze były przeznaczone na gminę, która ma projekt budowlany długości 50 km. Jakby bez konkretyzacji, poza zasadniczym zakresem, czyli Bistuszowa Joniny. Magistrala. Natomiast, proszę państwa, też żebyśmy tutaj wyszli stąd z jakimś propozycją konstruktywną. Pierwszy wariant, o którym tutaj pan wspominał, jest taki, że będziemy starać się w ramach istniejącego projektu budowlanego, bez żadnych zmian, szukać rozwiązania dla realizacji tej inwestycji z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ona jest o tyle ciekawa, że ma mniej rygorystyczne wymogi niż program unijny, który realizuje to rzeczy białe. W związku z tym istnieje realna szansa, że dostaniemy tą pożyczkę. Ale państwo nie chcieli słuchać. Ale ile lat? Pan nawet nie chce słuchać. Nie, ja słucham bardzo i to waszym. Tak, no więc właśnie chciałem o tych uwarunkowaniach powiedzieć. Musimy sprawdzić do końca wszystkie szczegóły tego programu, tej pożyczki. Ona jest umorzona w 45%, w związku z tym to finansowanie też jest niezłe. I nie ma takiego warunku. Natomiast jesteśmy w określonych warunkach też finansowych tej gminy, w związku z tym musimy sprawdzić swoją zdolność kredytową. Musimy
swoje wskaźniki zadłużenia sprawdzić. Musimy sprawdzić, jak ile z Państwa faktycznie tą wodę weźmie. Dlatego, że tak jak mówiłem tutaj już Panu, ta woda musi być odbierana, musi być rozbierana przez Państwa, dlatego, że będzie gniła w tych rurach, jeżeli będzie zbyt mało odbiorców na dany kilometr. Mam nadzieję, z tego co Państwo mówicie, że tam jest na tyle sucho, że Państwo będzie z tego korzystać. Ja chciałam się spytać, czy Państwo w ogóle są zainteresowani wariantem z Burzyna, bo przecież nie dadzą Państwo dojść do porozumienia. Skończmy chwilę przerwę. Kiedy Państwo będziecie mieli już odpowiedź, że myślę, bank że sfinansuje wariant Myślę, że na 21 rozebranie wińskie będziemy mieć, ale ja w ogóle nie wiem, czy jesteście zainteresowani, bo z tego nie jesteście zainteresowani. Proszę Pani, po co tu jesteście? Postaramy się zrobić. Postaramy się zrobić wszystko. Postaramy się zrobić wszystko, żeby Pani Burmistrz miała dla Państwa informacje konkretne na 21. Mówię, zrobię wszystko, co jest możliwe, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, czy mi się uda to wszystko przygotować na 21. Zrobimy wszystko, co jest możliwe. Drugi wariant, jeżeli mogę jeszcze skończyć, to jest to, o czym tutaj wspomniała Pani Burmistrz też w rozmowie z Panem Jędrusiakiem, że gdyby nie udało się tam dojść do porozumienia z tą pożyczką, z tym NWF-8, współfinansowaniem ze środków krajowych, moglibyśmy próbować przeprojektować górę sieci z zachowaniem istniejących linii. Byśmy nie likwidowali, byśmy tylko doprojektowali zasilanie tej linii z drugiej strony. Czyli były to jakby dwa zasilania tego okręgu Podlesie Podwale, co byłoby dodatkowo korzystne ze względów hydraulicznych, ponieważ tam jest po wywoływaniu ciśnień cała masa różnych argumentów, których tutaj nie ma czasu teraz mówić. Czyli mielibyśmy jakby, mówimy tylko o doprojektowaniu zasilania. Wtedy ja patrzyłem też na możliwości terenowe. Tam byłoby to o tyle korzystne, że potrzebowalibyśmy jednej hydroforni, która podniesie tą wodę do poziomu domu państwa. Tak, trzeba, hydrofornia musi być. Tam jest pani Bawołek, pani Nalepków, tak dokładnie, bo tam jest akurat najwyżej, prawda? A potem woda by pod własnym ciśnieniem mogłaby spłynąć tymi rurami na całość. Czyli do projekt obejmowałby. Ale będzie połączenie z istniejącą w tej chwili budowaną siecią. Oczywiście, że tak. Bo chodzi o to, że musi gdzieś być odbiór tej wody. Ale stacje redukcyjne w tym momencie muszą być. Proszę pana, więc to wszystko jest w trakcie rozmów. Rozmawiamy codziennie. Odpowiadając jeszcze bezwzględnie tak. Mówimy tutaj, jeżeli drugi wariant, mówimy tutaj o 11 latach. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze istotna rzecz jest taka, że pierwotnie nie można było tego zaplanować, dlatego że nie było spółki do rzeczy białej. Nie było możliwości kooperacji czy koordynacji tego przez spółkę do rzeczy białej. Nie możemy jako gmina Rybice projektować na terenie Tuchowa, do którego należy Burzyn. W związku z tym teraz się te możliwości otwierają w ramach koordynacji z Orzeczem Białym. No i cieszymy się, że jest jakby kolejny korytarz. Ale jeszcze nie wykluczam pierwotnej wersji, o której mówiłem wcześniej, że ta wersja z refinansowaniem tego z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uda nam się. Dobrze, ale teraz może ja coś wykluczę. Dobrze. Więc tak. Ja mówię w ten sposób, że jeżeli Państwo podpiszecie umowę na Lubcze, nie będziecie mieć warunków do wzięcia pożyczki z Narodowego Funduszu. Pani przyznaje mi pożyczkę. Nie, ale ja wiem, jakie są zasady przyznawania. Dobrze. I przepraszam, ale proszę mi teraz ale przerywać. Ale ja odnośnie tego, co Pani powiedziała. Proszę mi nie przerywać. Proszę poczekać. W związku z tym będzie sytuacja taka, że Wy już w tej chwili wiecie i Pani doskonale o tym tak wie, że nie będzie tej pierwszej wersji. Ona jest po prostu już na dzień dzisiejszy przekreślona. Tak jest. Aż się nie chce wierzyć, że sekretarz gminy czy miasta nie zna takich podstawowych rzeczy, jak miasto jest zadłużone, właśnie, czy otrzyma pożyczkę. Wie pan? Właśnie. I w związku z tym Państwo już to jest, tu pani już od razu stawiacie na, jeżeli sobie robicie kiełbaskę wyborczą. Uruchomicie nowy projekt.
I to jest, trzeba ogłosić. Na 100% pieniędzy na to nie dostaniecie. Proszę pana, ja powiem panu jedną rzecz. A ja mam jeszcze pytanie takie. Ja czy jest w ogóle, czy pan ma wyobrażenie, o ile ten drugi, ta druga koncepcja będzie droższa od pierwszej? Czy ktoś się nad tym w ogóle kiedyś zastanowił? Nie, bo to jest Wiem, bo to jest dla nas w tym momencie, że to nas... Po prostu ja powiem żadnej zgody nie wyrażamy. Oczywiście się sprzeciwiamy wręcz przeciwko temu, że my walczymy od 3 lat o te oszczędności, które pan prezes ma i po prostu chcemy, żeby ta woda do nas doszła i już jak było do Rzeczy Białej, zaczynało się do Rzeczy Białej, bo ja chodzę już, proszę panu, za tym już 8 lat za tą wodą. Pan na mnie krzyczy cały czas. Nie, ja nie krzyczę, no ja mam taki głos. Także 8 lat już chodzę za tą wodą, proszę panią, i już z prezesem Jędrusiakiem rozmawiałem, żeby pociągnąć te 50 tonów od Burzyna. No i czemu się dało? I nie da się. A bo da po się, prostu, rozmawiałam się dało. Nie da się po prostu. Nawet wczoraj z nim na ten temat i otwarcie nam powiedział, że jak te pieniążki pójdą na Lubczą, to my możemy mieć wodę za 30 lat. Tak, i to jest otwarte. Da się, tylko to jest związane. I no z finansami. Po prostu nas chcecie wydupkać, jak to chcecie. Chcecie nas odsunąć w czasie i zamknąć na usta. Po prostu my dzisiaj, panie Marku, trzeba dzisiaj złożyć pismo normalnie, że my mieszkańcy się sprzeciwiamy odnośnie projektowania wodociągu na Lubczy, jak nie jest dokończony ten, który jest zaczęty. Ale może ja chciałam pani odpowiedzieć na pytanie, bo pani twierdzi, że to ja nie chcę, żebyście mieli tej wody zrobionej w tym projekcie. Nie, chciałam pani odpowiedzieć, pani nie chciała. Proszę pani, ja nie chcę tego wiedzieć. Ja powiedziałam, że państwo macie świadomość, że nie będzie tego finansowania. Chciałam pani powiedzieć, że nawet gdybym chciała was z powrotem do tego programu dać, czy zostawić, to i tak nie spełniacie warunków. Spełniamy. Ja nie spełniam. No to jak będziemy pieniądze, będą z ochrony środowiska, to wtedy będziemy spełniać warunki. No to jak to jest? No ludzie, no co wy to robicie? No to wy się ominujecie we wszystkie strony. Proszę pana. Pani już normalnie kręci jak się da. Nie, oczywiście, że tak. Z czego pani dostanie pożyczkę? Z tych długów, co gmina jest zadłużona? Z tego pani dostanie pożyczkę? No to niech pani przestanie ludziom mydlić oczy, bo ja naprawdę nie, ja już tu przyszedłem konkretnie powiedzieć to, co myślę o całej gminie Rybnice i całej burmistrzu i o wszystkich. Proszę pani, bo jeszcze jakbym Bernard Karasiewicz, to mogę otwarcie powiedzieć. Przychodziło się jak normalnie do faceta konkretnie i szukało się rozwiązań, ale pani ja się uprze i ten postanowi, że ten nie. Mieszkańcy są, pani jest dla mieszkańców, a nie my dla pani, proszę pani. Także niech sobie weźmie pani to do serca, że my mieszkańcy z Bistuszowy za spór czy myka nie pozwolimy, że tak będzie pani robić. Ja pani i dlatego, proszę pana, nie, sekundeczkę, bo pan tu przemówienie przede mną wygłosił, a ja panu ja wytłumaczę. Ja jestem burmistrzem wszystkich, a nie Bistuszowy. Dobrze. I w sytuacji, kiedy wy nie spełniacie jako przysiłek warunków, dlatego... Spełnialiśmy, nieprawda. Ale dlaczego pani... Nie dacie mi zdania pani burmistrz, pani powtarza jak mantrę jedno słowo. Nie spełniamy warunków. Nie, może nie spełniamy ich od wczoraj, ale spełnialiśmy je jeszcze... No więc... Aha, no dzisiaj, bo dzisiaj będzie podpisano umowę. I to można zrealizować. Propozycja prosta jest. Jeżeli chodzi o kwestię bankową, pani nie robi Lubczy. Ma pani oszczędność pieniędzy. Do banku pani startuje tak. Mam odłożone tyle i tyle pieniędzy. Proszę mi dać na inną wersję wydarzeń, bo ta nie spełnia Bistuszowa, resztę pieniędzy. Jest rozwiązanie? A nie da się, proszę pana, nie da się. Nie da się. Bo przede wszystkim, a my złożymy sprzeciw przeciwko, że się nie zgodzimy, na to do pani z drugiego projektu nie może rozpocząć. Ja mówię, że ja nie jestem w stanie ale ja mówię, do Rzeczy Białej zarządza pieniędzmi. Nie zarządza do Rzeczy Białej. Ja, więc proszę, tutaj do Rzeczy Białej jest inwestorem zastępczym. Proszę, ale oni zarządzają. Pani jest inwestorem. Proszę na mnie nie krzyczeć. Proszę pani nacisnąć. To proszę na nas nie krzyczeć. Ja pani... Pani nie da mi dojść do głosu. Ale pani zaczęła od początku to samo powtarza. My to tak samo. Żadnych faktów nie widzimy, do nadania się nie widzimy w ogóle. A my się domagamy tego, żeby zrobić to, co zostało nam obiecane do wczoraj. Nic więcej. Proszę to zrobić. Proszę spełnić warunki, które Unia postawiła. Aha, no nie, tak. Nie, proszę pani. To jest nieprawda, co pani teraz mówi. To nie jest prawda, co pani powiedziała teraz, że to są zarządzenia Unii. Panie, proszę powtórzyć, jakie są warunki... A proszę nam to... Na nowe inwestycje.
nowe inwestycje. Kiedy pani te pieniądze dostała? Przedwczoraj? Proszę pana, nie ja dostaję, tylko do rzeczy białej. Proszę mi zarzucać. Inaczej, ile razy rozmawiam z dorzeczem białej, dlatego... pan miał wykonane co chcecie, nie ma tak, prawa, bo decyzję podejmuje pan burmistrz. Decyzję, tak. Oczywiście, my tak, więc może... ja się nie wypieram, proszę pana, że Lubcza dla mnie jest w tej sytuacji ważniejsza, bo spełnia warunki te, o które się starałam. Ale ta Lubcza była brana w drugim projekcie planu, proszę panią. Z tego co słyszę, to Lubcza nie ma jeszcze tych projektów, nie jest przygotowana tak jak my. Tak, nie do końca. Już ma projekt? Wszystko ma? Nie no, wszystko ale się jest, że trzeba przeprojektować. Trzeba przeprojektować. Ale mówi, jest mówił pan, że trzeba coś przeprojektować, coś no doprojektować. Kilometr. No ale proszę pana, my mamy projekt? Mamy. Więc uważam, że powinniśmy realizować to, co zostało założone. To przeprojektujcie. Proszę państwa, jak chcecie dyskutować o projektach, o finansach, nie o decyzjach, nie, my to proszę się spotkać wspólnie z tym. Wolelibyśmy o decyzjach, tylko że pani nie potrafi nam nic powiedzieć. No, z tego, że zabrała pani pieniądze z naszej inwestycji. Tylko tyle, że zabrała pani chce pani to zjąć zepsuć po prostu i nie będzie ani w Lubczy może będzie na pewno, bo to będzie pani kiełbaska wyborcza na następny rok. Proszę pana, proszę tam panią, są ludzie, ludzie dobrze, ale przede wszystkim projekt, zanim projektowanie zostało pierwszej nitki tego węzła, który jest do Jonin, to Lubcza była przeciwna wodzie, proszę panią. Przeciwna pani Lubcza była, bo oni mieli, a to, że ich dotknęła susza rok temu, taka konkretna, to wtedy się otwarło. I to się niedawno u pani ruszyło, bo miesiąc temu po zebraniu wiejskim w Lubczy. To pani dopiero zaczęła działać w tym kierunku. A tak to było uzgodnione, że Podlesie do końca 2015, co na zebraniu pani wiejskim to powiedziała. Może sobie pani to otworzyć, że będzie Bistuszowa z oszczędności zwodociągowana. Ta nitka będzie zwodociągowana. Proszę pana, macie dziwną metodę nacisku i krzyku. A ja tak dalej. Tak samo było rok temu z drogą i ja nie rozumiem, co to za przysiłek jest ludzi tak agresywnych, bo ja tu nic nie robię wbrew wam. Nie, to ja nie wam. Drugi wariant. Pani burmistrz, ja tu pani przyszło rocznik za pasaż i jadelka wody. Z tego co wiem, to nie budowała pani drogi, tylko położyła. Zostało położone w Bistuszowej, ile? 150 metrów? Asfaltu. I to jest cała droga, o którą proszę pani pana, mówi. Ale taka sama sytuacja ale była, że się do mnie ze zdjęciami, gromadą i krzykiem na mnie. I powiedziałam, jak będzie możliwość, to odbudowujemy ze środków wojewody. I to zrobiłam, bo byłam... No i bardzo jesteśmy bardzo pani wdzięczni za to. Powstał problem i znów krzyczycie na mnie. Nie krzyczycie. I no mówimy, podpowiadamy pani, że walczymy o 3 gram oszczędności. To są pieniądze, które były zaoszczędzone dla nas. My nic nie chcemy. Chcemy tylko, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na to, co nam... obiecano pani, rok temu obiecała i pan prezes Jędrusia. To, co pani obiecała. My tylko to chcemy. Nowych pieniędzy, nie chcemy nic nowego. My chcemy tylko, żeby te pieniądze, które były dla nas, zostały przeznaczone dla nas na wodę. Proszę bardzo. I w tym momencie... Zostanie pieniążków. Z tego, proszę bardzo, nie ma problemu. Możecie sobie te pieniążki... Proszę na tego. Po prostu. Powtarzać, że się zmieniły warunki. Bo te warunki się zmieniły, tak jak powiedziałam, od wczoraj. A te warunki myśmy spełniali w momencie, jak te pieniądze i realizacja inwestycji była. Te pieniądze aplikowane na innych warunkach. I myśmy je wtedy ale to wszystko robi, bo z Jędrusiakiem panem prezesem rozmawiałem i pan prezes sam powiedział, że on jest dalej to, co powiedział na zebraniu, będzie się trzymał tego. Ja się nagadałem z panią burmistrz, nie ma problemu, będzie to zaciągowanie. To mi pan będzie powiedział. A tu nie trzeba było. Akurat tak się składa, że my też w tym troszeczkę... Tu trzeba, bo tam nie było projektu. Dlatego trzeba nowa aplikacja stawać. A tu nie trzeba tylko proszę powiedzieć, dlaczego nie chcecie. A proszę powiedzieć mi, dlaczego... Ale pan Kowalski już powiedział, myślę. Nie, dlatego, że myśmy o tą wodę już walczymy od... Co najmniej 8 lat. Nie chcę poczekać następne 8 lat. Nie, teraz ktoś będzie pani czekał, nie dożyje pani tego. Nie, dlatego mówię. Nie, prawdą jest, że te warunki nas dotyczą, co pani mówi o tych 80. Oczywiście, że tak. Nie było. Oczywiście i my możemy być z tych pieniędzy zwanych. Ich muszą dotyczyć, ponieważ dlatego oni nie byli objęci. Bo oni nie byli objęci. To już teraz będzie dotyczyło. To jest to, co pani mówi, po prostu robicie machlojek. Proszę nie zbliżać, bo żadnych machlojek nie robię, proszę pani. Proszę pani, żadnych pieniędzy nie przerzucam, ale oczywiście, że tak. Realizuję
jakiś czas, aby zabezpieczyć nie. Nie, dlatego pani nas okłamuje. Nie damy sobie wcisnąć ziemnoty, którą pani nam chce wcisnąć, jak na inny może gminę, wioskach pani wciska. Bo ja sobie na to nie pozwolę, bo mieszkam tu 18 lat i można powiedzieć, kopałem studnię głębinową, wierciłem i nie ma wody. Także nie mamy też jedynym warunkiem jest, żeby podciągnąć ten wodociąg. Proszę pana, takich ludzi jak pan jest bardzo dużo. Bardzo i w tej miejscowości, w tej gminie. Gmina jest generalnie bez pokładów wody podziemnej, no jest tylko wodociąg. Dlaczego? Ale to dlaczego? Proszę nam powiedzieć, i podpisać się pod tym, że pani w tej chwili nam zabiera nasze zaoszczędzone pieniądze. Ja mam nasze pieniądze zaoszczędzone. Przez to są pieniądze sołeckie czy jakieś inne. Pieniądze są wspólne gmin, tak? No dobrze, ale tych pieniędzy można wykonać tą inwestycję bez dodatkowych działań. A po to, żeby zrobić w Lubcie, trzeba aplikować, bo tam są inne warunki, to nie było uwzględnione w tym projekcie. Bo tam trzeba robić projekt od nowa, oczywiście. To proszę odpowiedzieć. No tak jest. Proszę odpowiedzieć. Możemy zrobić tak naprawdę tą sieć wszędzie, proszę państwa. Jest to decyzja, która... Właśnie, która... Ja nie wiadomo, o co chodzi, to o pieniądze, nie? Nie, no nie. Tylko. Zależy od pani burmistrz. Tak jest. O rozwoju strategicznego gminy. Proszę państwa, 3 lata temu napisałem projekt na sieć wodociągową dla Zalasowej. I jest realizowana, i ta pani cały czas idzie, nie ma żadnego problemu. Wykonaliśmy ją w 2010 roku. Żadnych kłótni wraz z poza... Bo jest realizowana. No jest realizowana, a u nas nie będzie realizowana. Nie będzie realizowana. Pani burmistrz, prosty przykład. Dobrze, te pieniążki, które są z oszczędności, proszę mi zrobić u nas wodociąg, a z tego ochrony środowiska, jak dostaniecie proszę bardzo, przenieście sobie ją na dół. Żaden problem, jak dostaniecie pożyczkę. Proszę bardzo. No chcecie nas wykopkować w każdym końcu całym. I ja pani coś powiem, pani burmistrz. Nie można, nas tak robić. Tutaj tyle, bo na pewno nie wszystkim się udało przyjechać po prostu na to spotkanie. Ale proszę mi wierzyć, każde gospodarstwo, które jest na tym terenie, boryka się ze strasznymi problemami. Ja w tej gminie mieszkam 35 lat i wiem, ile, jak nie mają gdzie wody. Proszę mi nie mówić, że ja nie wiem, bo ja z kosmosu nie spadłam. No to i tak. Wiem, jaki jest problem wody też w Lubczy. Czyli dobrze, ale czemu mówimy o tej Lubczy? Mówimy o nas, konkretnie nam chodzi o nas. Przecież nie widzę tutaj. Nie o Lubczy, tu nie ma ludzi z Lubczy, no są z Bistoszowej. Dlatego mówię państwu, że szukam innego źródła finansowania. Ale my nie chcemy my mamy dofinansowanie, pan prezes sam Jędrusiak powiedział, jak się dogadacie z panią burmistrz i ten nie ma problemu do końca 2014. Pan próbuje krzykiem ze mną się dogadać. Nie, ja mówię, no właśnie, tak nie pan, konkretnie powiem, niech pan się nie zabraje tym, że przepisy, że 80 mieszkańców. Więc konkretnie panu mówię, że dla mnie niż Lubcia jest ważniejsza. Ale proszę pana, właśnie o to chodzi. Ciubacha wyszła 8 miesięcy temu na nieważne, ale pani pracowała, była dyrektorem, no i proszę pani. I co robi pani generalną firmację przedwyborczą? I może pani przyznać, że nawet telewizję tu ściągnę i prokuraturę. Tutaj, do gminy. Bo na to sobie nie pozwala, żeby mnie ktoś ściągnął w każdym całym. Pozwólcie państwo, że coś pani powiedziała wszystko. Zdecydowanie. Pozwólcie pani powiedziała, dlaczego pani to robi. Dlaczego nam pani odbiera pieniądze, a przenosi je na ludzi? Tu pan Kowalski miał w 100% rację, mówiąc, że to jest kiełbasa wyborcza. Proszę pani, to prywata, normalna. Oczywiście, że to jest prywata. Przepraszam państwa, pozwólcie, że coś powiem. To ma znaczenie dla wszystkich odbiorców tej wody, pani burmistrz. Tak. Ponieważ jeżeli zrobicie magistralę na Lubczą bez odbiorców konkretnych, to proszę powiedzieć, jaki będzie miało to wpływ na cenę wody dla tych użytkowników, których będzie tutaj garstka. Tak, u nas jest... Nie o cenie wody mówić, bo to nie jest problem tego spotkania, cena wody. Proszę panu, to się wiąże absolutnie z tym. Wiąże się. Jeżeli wy nie zrobicie tu nie będzie podłączeń, a zrobicie magistralę... No niestety, magistrale ludzie nie będą też korzystać. A tu na pewno będzie zużycie wody, na pewno. Czy u pana Właśkiewicza, czy u mnie. Proszę panie, ja już normalnie jeżdżę ciągnikiem do Lubaszowy po wodę. To jest raz. Dwa. Teraz Tarek kupiłem sobie motopompę, że nawet dowożę z rzeki wodę. Proszę pani, to o tym doświadczy. Ale jest to po prostu, my nie chcemy nic innego, my chcemy tylko to, bo my cały czas. Po prostu nie zgadzamy się na tę panią inwestycję. A może pani mi powie, jakiej pani kiełbasie wyborczej mówi, bo ja nie wiem, o czym pani mówi, bo ja jestem już po wyborach. Ale pani to na pewno nie. A jeżeli pani z
zrealizuje to, co pani sobie założyła, proszę to prawdopodobnie pani nie będzie. No. Wodę w każdej miejscowości. Nie. Szkoła miała wagę. Proszę pani, są jakieś projekty. Powiedziała pani tak, i bo pani chce, żeby to była Lubcza. Tak, nie, bo w Lubczy jest straszna susza. A u nas nie było. U nas nie było. Co za sprawa? U nas nie było. Mimo, że u nas już jest od 15 lat problemy są. Przecież nie wolno w ten sposób robić. Proszę pani, powtarzam, że jest szkoła bez wody. Ale proszę panią... A też była bez wody. Nasza. A my walczymy o nią tyle lat. No niestety, po prostu chce nam pani coś zabrać. Mieli wody i było cacy. A my tyle lat walczymy o wody. Ja jeszcze znamy ją pana prezesa Jędrusza. Bo panią zabieracie. Jeszcze mówiąc, że nie można, bo nie mogą, bo się przepisy zmieniły. I bzdury. Więc wie pani, no po prostu to jest nowa aplikacja, bo nowy projekt na Lubczyn, że coś, co można zrealizować, nagle zostaje przerzucony, bo pani powiedziała, że pani się to bardziej podoba. Oczywiście. Koniec. Nie na zasadzie takiej, że my od iluś lat wszyscy walczymy o to, tylko oni od roku wystąpili o wodę, to pani... Lubcza, przeciwnie, nikt w Lubczy nie występował o wodę. Aha, no są braki notoryczne wody w Lubczy, w szkole, w ośrodku zdrowia i wszędzie. Nikt nie wskazuje wody, a pani jest taka dobra i im to... Czy pani pozwoli mi powiedzieć słowo? Pani występuje o swoją wodę prywatną teraz, a ja mówię o jednym hydrancie. A może ja bym chciała coś zainwestować na tym terenie, a pani prawo, tylko będzie tak, bez wody. No to a jest roboty, pani nie będzie komuś przywozi wodę i w centrum Lubczy niech sobie stoi. Będzie jeden wodomat w centrum Lubczy. Nie, no to nikt nie ma. Państwo zostają przeciwni. Nie, a pani robi coś takiego, że pani przewraca określony teren. No tak jak powiedziałam, ja bym potworzyła jakąś działalność. Ludzie by mieli zaczynienie. Nie mogę tego zrobić, bo ja nie mam wody. Czy pani to rozumie? Wiem, proszę pani, bo ludzie z takiej sytuacji jak pani. Ale pani przewraca sytuację, która była ustalona. Był zrobiony projekt, były obiecane pieniądze. Nagle pani rezygnuje ze wszystkiego po to, żeby... Informacja z pierwszej ręki. Pan prezes Jędrusiak jedzie tutaj do gminy Rybnik. Także sobie poczekamy na pana prezesa i wtedy pan prezes powie to, co mi wczoraj powiedział, powie przy pani. Bo tak się nie damy pani prezes rolować. Niestety, skończyły się babce przewierki. Bo to jest na zasadzie takiej, że wie pani, to jest przysłowiowy lekarz, ktoś ma operację, powiedzmy, na którą czeka ileś tam czasu i przychodzi znajomy, który też nie jest pani koniecznie. Mi daje przykłady z kosmosu, ja pani nie.